kochani, dawno mnie nie było, ale już wracam z filmikami. Zanim zacznę, dwie rzeczy wyjaśnienia, dwie sprawy wyjaśnienia. Jakbyście słyszeli jakieś takie klikanie, to klawiatura. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, prawdopodobnie nie, ale mam na czole, na środku taką czerwoną kreskę, rankę. Po prostu chowałam butelkę po mydle do szafki na górze i mi tak nieszczęśliwie spadła tym dziukiem centralnie w czoło, także tym się nie przejmujmy. Przechodzimy sobie dzisiaj do narzekania, czyli do tego, co ja lubię podobno robić najbardziej. Chciałam Wam pokazać kilka produktów, które u mnie się zupełnie nie sprawdziły, bądź które wcześniej lubiłam, ale zmieniłam na jakieś inne z różnych powodów. No i zacznijmy sobie tutaj od tego, co mam akurat na wierzchu, czyli od mleczka do demakijażu Be Organic. I z jednej strony możemy powiedzieć, że mleczko jak najbardziej spoko, dobry skład, natomiast ciężko się nim zmywało makijaż, szczególnie jeśli chodzi o oczy. Ja w tej chwili używam maskar naturalnych i one nie są zbyt ciężkie do zmywania, a tak to mleczko sobie z nim średnio radziło. Trzeba było mocniej potrzeć oczy, ponieważ ja najbardziej lubię robić demakijaż swoimi dłońmi, no więc trzeba było tym troszkę mocniej okolice oczu potrzeć, no i niestety jak się do oczu dostał, to trochę szczypał, więc to już dla mnie zupełnie odpada, jeśli chodzi o tego typu produkty. Kolejna rzecz, a właściwie dwie seria rzeczy, które się u mnie zupełnie nie sprawdziły, to były krem łagodzący, ta seria łagodząca z Wianka, krem do twarzy na noc i krem BB z SPF 15. Jeśli chodzi o ten, może zacznę od kremu BB, na niego sobie bardziej narzekamy. Przede wszystkim nie podobał mi się jego zapach, kolor w miarę spoko, no wiadomo, nie oczekiwałam jakiegoś krysia, tylko bardziej tutaj czytając opis producenta, bardziej spodziewałam się nawilżenia, no i miałam nadzieję, że tutaj, biorąc pod uwagę, że jest SPF 15, no to będę miała taki po prostu krem z filtrem na dzień. Był okropny, rzadki, w pewnym momencie się w ogóle rozwarstwił, tak jakby się zważył. No, na pewno więcej do niego nie wrócę. Podobnie ten krem na noc, on się co prawda nie zważył, ale niezbyt ładnie pachniał, już sam zapach mi nie odpowiadał. Niespecjalnie nawilżał, miałam wrażenie, że obciążał moją skórę, więc raczej, o ile produkty z Wianka różne lubię, tak akurat do tej serii na pewno nie wrócę. Kolejna rzecz to był taki balsam do ciała z masłem shea, olejem ze słodkich migdałów i wanilią z Nakomi. To był taki, i to było 200 ml, bardzo wydajny, bo jak to masło shea, dosyć twardy, ale niespecjalnie mi się go dobrze, ja go używam jako balsamu do ciała, zgodnie z radą producenta, tak szczerze mówiąc, to na całe ciało tak średnio, trochę się kleił, zbyt intensywnie oczywiście, no z wanilią, ale jak dla mnie to zbyt intensywnie pachnie, więc cieszę się, że się skończył. Kolejna rzecz, do której nie wrócę pomimo tego, że była dobra, to był ten balsam Evre i do tego nie wrócę, dlatego że jego zapach mi nie odpowiadał. Był taki bardzo mocny, intensywny i jednak z tej samej serii, te poprzednie balsamy, chyba najbardziej mi się podobał ten różowy i miałam okazję wąchać, nie używać, tylko wąchać też ten Max Repair, ale biały i ten biały pachnie dużo przyjemniej, więc do tego czerwonego, pomimo tego, że to był dobry balsam do ciała, to nie wrócę. Kolejna rzecz, która się skończyła, no tak powiedzmy prawie, bo zostało mi jeszcze jej tam trochę na dnie, ale już mi się knoty wypaliły, to była świeca z Bath & Body Works i ona była w moich ulubieńcach, ja bardzo lubię świece zapachowe, natomiast no z tą się żegnam i nie wrócę do świec z Bath & Body Works, no bo jednak wolę te świece sojowe, one są troszkę bardziej naturalne i też mają ładniejsze zapachy. I olej śliwkowy, to miałam akurat olej śliwkowy z mazideł i po prostu nie, olej śliwkowy to jest coś, czego moja skóra po prostu nie lubi. Od razu, dosłownie zdążę tylko nim posmarować na noc, bo ja go używałam na noc i wychodziły mi pryszcze, więc użyłam go tak do zdejmowania tych naklejek Mani Róż i więcej do oleju śliwkowego nie wrócę i raczej czytając składy różnych produktów staram się unikać właśnie oleju śliwkowego,
produktach, bo olej śliwkowy mnie po prostu zapycha. Teraz Wam pokażę dwie bazy podcienie, baza Urban Decay i baza z Lavery. Baza z Urban Decay, w związku z tym, że nie jest bazą naturalną, to na razie do niej nie wrócę, chociaż była bardzo, bardzo dobra. Ona była w moich ulubieńcach i tu jestem jakby jak najbardziej na tak, ale wolę coś o naturalnym składzie. Natomiast szukam bazy idealnej. Ta baza naturalna pod cienie zupełnie się nie sprawdziła. Ona miała taką mokrą, wilgotną konsystencję i niestety moje cienie na niej się rozjeżdżały. Teraz używam bazy z Puro Bio, Puro Bio, różnie to jest wymawiane. To ona też nie jest zbyt dobra, także poszukiwania idealnej bazy pod cienie trwają. I dwie rzeczy, które miałam okazję przetestować, kiedy zamawiałam mój, właściwie tak powinnam Wam pokazać, róż z Tata Harper, Rahua, szampon i odżywka, które miały dodawać objętości. Odżywka jak każda inna, nic specjalnego, na pewno nie warto swojej ceny. Szampon, nic specjalnego, nie uniósł włosów, nie wiem czy jakoś specjalnie oczyścił, także też nic specjalnego. Drogie są to rzeczy i jak dla mnie nie warte swojej ceny. Pasta do zębów Babuszka Agafia. Miała dziwny smak, dziwny zapach, dziwnie myła zęby, nie spodobała mi się, do tej akurat nie wrócę, chociaż tą taką żółtą Wam kiedyś pokazywałam, to ta żółta była bardzo, bardzo dobra. I kolejne rzeczy, o tu widzę, mam jeszcze dwie rzeczy pielęgnacyjne. Dostałam w czasie ekocudów z Nourish taki peeling enzymatyczny z jarmużem. Za bardzo peelingiem to on nie był, za specjalnym, więc na pewno bym nie kupiła pełnego opakowania. Myślę, że już Sylveco albo e-naturalne peelingi są dużo, dużo lepsze. No i krem nawilżający z Wianka, krem pod oczy. Rzeczywiście w miarę był dobrze nawilżający, natomiast mając porównanie do kremów z Fridża, to tamte są bezkonkurencyjne, więc do tego kremu na pewno nie wrócę. I dwie rzeczy, które mi się skończyły, to były eyelinery. Taki eyeliner z Lavery, brązowy i czarny eyeliner z takim trójzębem z Pets Fai. Dobre produkty, ale raczej ja jednak, moje oczy z eyelinerem jednak dobrze nie wyglądają, więc do nich nie wrócę. No i skończyłam dwie szminki, szminkę z NYXa w odcieniu Stockholm i szminkę z Golden Rose, tą Velvet Matte Lipstick w kolorze 18, ta była taka czerwona. Na razie jakoś czerwień na ustach u mnie nie króluje, więc do tej czerwieni akurat nie wrócę. I z NYXa ten kolor, o, może jeszcze mi się go tutaj uda Wam pokazać. On niespecjalnie dobrze w tym kolorze, przy dłuższym noszeniu doszłam do wniosku, że niespecjalnie dobrze w tym kolorze wyglądam, zużyłam i tego koloru więcej nie kupię. Ostatnia rzecz to była próbka perfum Jimmy Choo Illicit Flower. Słabe, bo to, oczywiście to woda toaletowa, ale są różne wody toaletowe, jedne się trzymają lepiej, drugie gorzej. Ta akurat w ogóle jej nie było czuć na ciele, właściwie zaraz po nałożeniu znikała, więc nie za bardzo warto. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o te produkty, z których byłam niezadowolona. Za chwilę Wam pokażę produkty, z których byłam zadowolona i tych jest zdecydowanie więcej.